Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Gmina Rogoźno realizuje kilka programów, które związane są z ochroną powietrza. W pierwszym programie, to już kilka lat temu, prowadziliśmy dofinansowanie do wymiany piecy. I tutaj dopłacamy w ramach tego programu, są to czysto środki, tylko i wyłącznie środki gminne, dopłacamy 3000 zł. Jest to takie zachęcenie mieszkańców, żeby po prostu wymienili piece mniej ekologiczne na lepsze, żeby tutaj zanieczyszczenie powietrza było o wiele mniejsze. Drugi program, który prowadzimy od kilku lat, to jest program Czyste Powietrze. Tu w zasadzie Czyste Powietrze jest adresowane do mieszkańców budynków jednorodzinnych i tutaj poprzez gminę składamy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i finansowane jest to z budżetu państwa poprzez właśnie tą jednostkę, którą przed chwilą wymieniłem. I trzeci program, na który pozyskaliśmy nie tak dawno 2 100 000 zł, to jest program zatytułowany Czyste Mieszkanie. Tutaj docelowo objęte tym programem będzie około 90 mieszkań. Prowadzi to koleżanka tutaj Magda Skrzypek, która bezpośrednio realizuje ten program. Na naszych stronach internetowych podaliśmy numer telefonu i może z tym, że ten program jest właściwie najnowszy, to koleżanka przybliżyłaby tutaj inspektor wydziału związanego z ochroną środowiska, przybliżyłaby krótko, jakie są warunki uczestnictwa w tym programie i tu mogą uczestniczyć właśnie mieszkańcy budynków wielorodzinnych. Może oddaję tutaj pani Magdzie głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Program Ciepłe Mieszkanie, tak jak już burmistrz wspomniał, kierowany jest do właścicieli, współwłaścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Poziomy dofinansowania uzależnione są od dochodowości beneficjentów. Beneficjentem przede wszystkim może być osoba, która nie przekracza dochód roczny 120 000 zł. I tu jest poziom podstawowy, który przewiduje dofinansowanie na poziomie 30%, nie więcej jak 15 000 zł. Poziom podwyższony, który przewiduje dofinansowanie rzędu 60%, nie więcej jak 25 000 zł. I poziom najwyższy, poziom 90%, mniej więcej jak 37,5 tysiąca. Głównym działaniem i przede wszystkim tutaj obowiązkowym działaniem jest wymiana źródła ciepła, nieefektywnego źródła ciepła w lokalach mieszkalnych na źródła ciepła, które przewidywane są w programie. Między innymi pompy ciepła, kotły gazowe, kotły, przepraszam, ogrzewanie elektryczne i tym podobne. Również przy okazji wymiany źródła ciepła możemy zmodernizować instalację centralnego ogrzewania, dokonać wymiany stolarki okiennej bądź też drzwiowej, czyli drzwi zewnętrznych. Nabór przewidywany jest do końca czerwca 2025 roku. Realizacja przez beneficjenta końcowego, czyli właściciela, współwłaściciela lokalu mieszkalnego, to jest 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do końca października 2025 roku. Te wszystkie działania, mam nadzieję, że spowodują to, że zarówno na terenie miasta, jak i części tutaj wiejskiej będziemy mieli dymiących kominów coraz mniej. Ten efekt jest już widoczny. Nie jesteśmy jeszcze tak z tego do końca zadowoleni. Potrwa on na pewno tutaj kilka lat, ale efektem jest końcowym, czy naszym celem końcowym takim, to jest uzyskanie takiego stanu, gdzie no, tych dymiących kominów na naszym terenie nie będzie w ogóle i będą tylko tutaj takie źródła, które